Cześć, z tej strony Kornel, zdałem co musiałem i dzisiaj wjeżdżamy z zupełnie nowym tematem, czyli ze stopami. Ze stopami? Tak, ze stopami, ponieważ dzisiaj przekonam Was, że treningowy diabeł tkwi właśnie tam, na dole. Jeżeli ominął Was ten temat, nie wiecie co to jest stabilność stopy, dlaczego jest ona tak ważna, to jesteście mniej więcej tak w tyle jak Wasi pradziadkowie, którzy nie wiedzą co to internet. I nie będziemy dzisiaj wcale mówić o mobilności stawu skokowego czy o rozciągnięciu łydki. Nie, to są zupełnie inne sprawy. Również jeżeli macie płaskostopie i chcecie sobie z nim poradzić, to jest właśnie film dla Was. Ale jeżeli nie macie płaskostopia i po prostu chcecie poprawić swoje wyniki, zadbać o swoje stopy i o zdrowie innych stawów, to jak najbardziej zapraszam Was do wysłuchania i do zastosowania moich metod. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście o tym w ten sposób, ale stopa jest niewiarygodną strukturą. Wyobraźcie sobie na przykład, że skaczecie sobie po schodach, wbiegacie sobie po schodach. Całą siłę, którą generuje cała Wasza noga, czworogłowe, dwugłowe, poślady, łyda, całe Wasze obciążenie, całego ciała spoczywa na jednej stopie, która wybija Was z powrotem do góry. Jak amortyzator, jak wielka sprężyna. To jest taka krótka rzecz, która utrzymuje, nie wiem, 80 kilo, 70 kilo. I to jeszcze amortyzuje przy skokach, przy wszystkim. Czy Wy sobie zdajecie sprawę, jak bardzo jest to silne? To jest tak ważne, jak posiadanie, nie wiem, zimowych opon w zimę. Słaba stopa to słabe całe ciało. Dlatego jest tak ważna. Taką oczywistą kwestią, którą zawsze się przytacza, jest to, że stopa posiada łuk. Ten łuk działa jak amortyzator. By go utrzymać, potrzebna jest aktywność mięśni. Są oczywiście również inne więzadła, inne struktury, ale generalnie ten łuk jest po to, żeby nas chronić. Jeżeli łuk stopy jest spłaszczony, stopa jest płaska jak taki kapeć i po prostu spada do środka, to zamiast płynnie, gładko amortyzować i siadać na grunt, odbijać się z powrotem jak ze sprężyny, to po prostu robimy klap, tak jakbyśmy skoczyli na patelnię, na wodę. Na pewno wiecie o co chodzi. To nie jest zbyt przyjemne. I wtedy niestety inne stawy, kręgosłup, kolana, biodra cierpią i to one są niestety obciążone i struktury stawowe, więzadłowe amortyzują w taki trochę kaleki sposób ten nasz chód, ten nasz bieg, czy być może nawet ten nasz przysiad, o którego nam tutaj chodzi najbardziej. Również stopa jest tak ważna, ponieważ to właśnie od niej zaczynamy każdy krok. Pomyślcie sobie. Chód to jest nasza podstawowa funkcja życiowa. Chodzimy, stawiamy stopę. Najpierw napinają się zawsze mięśnie stopy, później dopiero mięśnie wyżej. Łydka, czworogłowe, potem tułów. To wszystko działa w łańcuchu ze sobą po kolei. I co jest najważniejsze, to jest to, że im lepiej zaaktywują się mięśnie stopy, im bardziej prawidłowa będzie mechanika stopy i aktywacja mięśni małych, tych malutkich stopy, tym lepsza będzie aktywacja i ułożenie stawów wyżej. To znaczy od razu kolano będzie w lepszej pozycji, biodro będzie w lepszej pozycji, całe mięśnie stabilizujące będą aktywować się lepiej. Ale jakiś zbulwersowany widz mógłby powiedzieć: teraz to ze wszystkiego zrobią problem. Za moich czasów to tak nie było. I ma po części rację, ale to nie 100 lat temu, a bardziej 1000 lat temu nie było takich problemów, dlatego że stopa pracowała zupełnie inaczej. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj mamy cały czas płaski grunt. Kiedyś stopa musiała cały czas walczyć z nierównym gruntem, z kamieniami, tu chwytać, tu się przekręciła, tutaj musiała nam pomóc wejść na przykład na jakiś głaz czy coś w tym stylu. Cały czas było nierówno, mięśnie stopy musiały się aktywizować, stawy stopy również cały czas były w ruchu, w różnych dziwnych pozycjach. Nie było czegoś takiego jak but, wielki but z żelem, który dodatkowo uciska stopę. O butach będzie jeszcze kiedy indziej. W każdym razie kiedyś stopa była znacznie bardziej zaktywizowana. To daje nam już małą podpowiedź, co musimy mniej więcej robić, żeby tą stopę naprawić do naszych pierwotnych, prehistorycznych sił. Okej, a teraz powiedzmy sobie, jak w ogóle poznać, że coś z waszymi stopami jest nie tak. To, czego szukamy, to są stopy koślawe, gdzie łuk stopy jest zapadnięty. Nie ma takiego wysklepienia, tylko jest po prostu prosty kapeć. Przede wszystkim środek waszej stopy nie powinien dotykać ziemi. Między
powiedzmy, waszym paluchem i tam kośćmi palucha, a piętą powinien być łuczek. Powinniście móc tam wsadzić chociażby mały palec. Oczywiście lepiej by było troszkę więcej, żeby to jednak było ładne wysklepienie, ale po prostu nie może być tak, że to wszystko leży i dotyka do gruntu. Oprócz tego możecie sobie zrobić zdjęcie od tyłu, gdy stoicie, tak, żeby zobaczyć, czy wasze ścięgna Achillesa są proste. Oprócz tego, czy właśnie wasza stopa nie jest tak dziwnie wygięta w bok, a piszczele nie celują w dół. Zobaczcie na zdjęciach, o co mi chodzi. W ten sposób możecie poznać, czy macie płasko stopie. Prawidłowa stopa to jest stopa, gdzie łuk jest wysklepiony, ale też palce są w odpowiednim ułożeniu. Tak więc spójrzcie na swoje palce. Czy wasze palce wyglądają tak, że są całe ściśnięte i przekrzywione na bok? Spójrzcie przede wszystkim na swojego palucha, na duży palec. Czy jest on wciśnięty w inne palce i przekrzywiony do środka? To jest kolejna rzecz, która kuleje w naszym społeczeństwie, która jest kolejnym dzwonkiem alarmowym, jest kolejną czerwoną flagą, tak jak przy podrywie, jest jak przy randkowaniu. Jest to czerwona flaga, na którą musicie uważać. Kolejnym krokiem jest spojrzenie na swoje i zobaczenie, czy na luzie możemy nimi ruszać, rozczapierzyć je, rozszerzać, czy są między nimi przerwy, czy paluch jest w linii z całą stopą. W ten sposób poznacie, a powinien być, w ten sposób poznacie, czy wasza stopa ma się dobrze. No w każdym razie teraz wam pokażę, co z tym w ogóle zrobić. Przede wszystkim zacznijcie rolować podeszwę swojej stopy. Rozluźnimy w ten sposób mięśnie. Dlaczego mięśnie stopy się przykurczają? Przecież powinny być osłabione. Otóż są osłabione, ale są osłabione i przykurczone naraz. Dlaczego? Ponieważ gdy mamy ten łuk, to gdy on się zapada, gdy łuk się spłaszcza, to mięśnie próbują nadrobić to w jakiś sposób, utrzymać go jeszcze. Naprawdę się starają, no chcą tego. No ale niestety nie wychodzi im to w 100%, ponieważ łuk i tak się zapada, a one w próbie utrzymania go przykurczają się, ale przez to robią się znów niesprężyste, nie pracują optymalnie. Tak więc, gdy wyrolujemy je, czy to jakąś rurką, czy piłką, odzyskują one prawidłową długość, prawidłowe napięcie i są bardziej podatne po prostu na trening, który pokażę wam dalej. Pierwszy krok to rolowanie stopy. Myślę, że po 3 minutki codziennie, tak, żeby dobrze znieczulić tą stopę. Od razu mówię, będzie boleć, ale spokojnie po jakimś tygodniu to się wszystko znieczuli, rozluźni i nawet od samego rolowania poczujecie dużą różnicę w takiej giętkości i sprawności waszej stopy. Drugim krokiem, tuż po na pewno bolesnym rolowaniu, jest wzmacnianie naszej stopy. Ale tak samo jak nie wzmacniamy mięśni pleców, na przykład w korekcji wady postawy, w złej pozycji ciała, tak samo nie wzmacniamy mięśni stopy w złej pozycji stopy, to znaczy z zapadniętym łukiem. Najpierw musimy się nauczyć przybierać dobrą pozycję do ćwiczeń. Najlepiej stańcie na jednej nodze, przytrzymajcie się czegoś i spróbujcie przenieść delikatnie ciężar ciała na zewnętrzną krawędź stopy, ale bez odrywania palucha i tego naszego pierwszego punktu podparcia pod paluchem, czyli na pierwszej kości śródstopia. Spróbujcie więc przenieść na zewnątrz ciężar, ale jednocześnie wcisnąć mocno paluch w ziemię, tak żeby dotykał. Poczujecie na pewno takie pewne napięcie w podeszwie, powiedzmy między piętą a palcami. To są wasze mięśnie stopy, które napinają się, a wasz łuk stopy pogłębia się. Gdy wasza stopa jest koślawa, ciężar przynosi się zbyt do środka. Tak więc, gdy ciężar pójdzie na zewnątrz i przy okazji wciśniemy palec, łuk formuje się i ciężar jest dobrze rozłożony na całej stopie. Tą pozycję będziemy przyjmować przy każdym ćwiczeniu. Ci z was, którzy nigdy nie ćwiczyli swoich stóp, będą zszokowani, jak bardzo jest to trudne. Pierwsze ćwiczenie. Stańcie na jednej stopie, na jednej nodze i po prostu stójcie, tylko z dobrą pozycją tej stopy. Tak jak mówiłem, dobra jej postawa, nie damy się jej zapadać, możecie się nagrać w miarę potrzeby, tak żeby ona była perfekcyjna, macie czuć napięcie w stopie i stoicie 30 sekund, po prostu żeby wytrzymać w dobrej pozycji. I jeżeli to jest za łatwe dla was, to po prostu zamknijcie oczy.
Będzie to bardzo trudne, ponieważ nasza równowaga bazuje również na wzroku. I gdy nie ma wzroku, to musimy bardziej używać mięśni. Mięśni muszą się bardziej aktywować, nasza propriocepcja, nasze receptory muszą bardziej pracować nad równowagą. Więc mamy już dwa. Otwarte oczy na jednej nodze, zamknięte oczy na jednej nodze. I teraz weźcie jakiś kijek czy małą sztangę i na jednej nodze, trzymając dobrą postawę, możecie na przykład robić OHP. Tak więc mamy już kolejne, trzecie utrudnienie. OHP na jednej nodze z zamkniętymi oczami. Jeżeli jest za trudno, to oczywiście możecie otworzyć oczy. Kolejne utrudnienie to stoicie na jednej nodze, zamknięte lub otwarte oczy i robicie martwy ciąg na jednej nodze. Myślę, że będzie śmiesznie. Na pewno w tym ćwiczeniu musicie bardzo uważać na to, żeby wasza stopa się nie zapadła. Jeżeli to jest dla was za trudne, stopa się zapada, to nie róbcie tego na siłę, tylko skupcie się na tym staniu na jednej nodze z otwartymi i zamkniętymi oczami. To wzmocni wasze mięśnie stopy i myślę, że po tygodniu, dwóch będziecie mogli już zacząć robić na przykład martwy ciąg na jednej nodze. Kolejne ćwiczenie, stanie na jednej nodze, ale tym razem odrywamy i staramy się rozszerzyć palce. Tak jak mówiłem wcześniej, zwarte i ściśnięte palce to nie zawsze dobry sygnał. Mamy zwarte palce za bardzo w ciągu dnia. Tak więc stajemy na jednej nodze i podnosimy palce i je rozczapierzamy. W ten sposób ćwiczymy mięśnie również palców i taką chwytność naszej stopy. Również, gdy podniesiecie palce, bardzo mocno poczujecie, że wasza stopa naprawdę stoi na trzech punktach, jest wypiętrzona, nie dajemy się jej zapadać. I teraz najtrudniejsza wersja dla hardkorowców, już chyba szósta wariacja. Stoicie na jednej nodze i podskakujecie do góry, lądując również na jednej nodze i staracie się opaść i zamortyzować to tak, żeby wasz łuk stopy się nie zapadł. Żeby na ładnej pozycji stopy upaść, to wszystko zamortyzować, nadal ładnie stoicie na tych punktach podparcia. Na tym zakończmy nasz maraton ze stópkami. Mam nadzieję, że przekonałem was, jak bardzo istotne są stopy. Jeżeli je będziecie ćwiczyć, to poczujecie znacznie lepszą stabilność w przysiadzie, w martwym ciągu, możliwie nawet lepsze wyniki, bądź unikniecie po prostu bólu kolan, bioder czy kręgosłupa. Przede wszystkim rozluźnijcie swoją stopę. Ma być sprawna, giętka, ale również mocna. Musi umieć chwytać. Musi umieć stabilizować całe ciało w dobrym ułożeniu. Tylko wtedy uzyskacie świetną stopę i poczujecie różnicę. Piszcie w komentarzach, czy wasze stopy są w dobrej kondycji. Tak, naprawdę, jestem tego ciekaw. I do usłyszenia.